Mamy czas. Ja już, wiesz, nagrywam. No właśnie się tego obawiam. Chcesz sprawdzić, ale ludzie poczekają na ciebie. Ja ich może zabawię moimi żartami. To problem z moimi żartami jest... Dobrze. Już to może już trudno, może już nie. Uratowałaś mnie. Nawiązując do poprzedniego odcinka, taki troszeczkę smuteczek, nie? Bo mówiliśmy o decyzjach i właśnie przyszła bardzo fajna propozycja zawodowa i trzeba było ją odrzucić ze względu na czas. Przed chwilą, dzisiaj, tak? No, przed chwilą, dzisiaj. Tak. Z jednej strony jest mi tak trochę smutno. Mówisz o tym samym. Tak, mówię o tym samym. Z jednej strony tak mi jest trochę smutno, a z drugiej strony jak byłam odebrać paczkę z paczkomatu i dostałam telefon właśnie z propozycją. No i z jednej strony mówię, no dobrze, no dobrze, no to już nauczona doświadczeniem, żeby się nie zgadzać na nic, tylko najpierw z mężem przegadać. To mówię, dobra, dobra, to jeszcze potwierdzę na pewno za około godzinkę. I tak właśnie... Potwierdzisz po nagraniu odcinka. I potwierdzę, nie potwierdzę po nagraniu odcinka, w sensie, że powiem, że nie, ale właśnie tak jechałam windą, nie szłam schodami, bo niosłam ciężkie paczki, ale tak sobie właśnie pomyślałam, no dobra, no to jeśli podejmę decyzję, to co czuję w sercu? I tak, kurczę, nie, no przegięcie, przegięcie, nie masz teraz czasu, masz chwała mu przed sobą. Tak. Masz wyjazd, warsztaty, posługi charyzmatyczne, musisz się przygotować, że to będzie nieodpowiedzialne. I z jednej strony, jak przyszłam i ci powiedziałam o tym, to twoja reakcja pierwsza już mi dała taką odpowiedź, że to jest ten moment, żeby powiedzieć nie, bo powiedziałeś, o a ty nigdy tak nie reagujesz, czyli gdzieś tam podświadomie... Ja bym reagował, bierz, 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 pieniążki, pieniążki, tak, pieniążki. Tak, więc tam podświadomie gdzieś od razu poczułam, że to jest właśnie ten moment, ale też takie ciekawe uczucie teraz czuję, bo z jednej strony tak troszeczkę szkoda, bo to fajna rzecz, a z drugiej strony mam coś takiego... Spokój. Że to jest taki moment zaufania Panu Bogu. No dobra, to teraz tak... Gładko powiedzmy przechodzimy jeszcze nawiązania do wcześniejszego odcinka, do dzisiejszego odcinka. Tak. Dzisiaj chcemy porozmawiać. Jak w prawdziwych programach śniadaniowych. Tak, jak prawdziwe śniadaniówce. Z jednego tematu do drugiego płynnie. Jak puścicie sobie wszystkie odcinki, które na razie powstały. To powstanie po sobie, będzie jeden długi. Jeden długi, dokładnie. I wtedy będziecie mogli słuchać dwie godziny. Nas, chociaż nie wiem, czy to jest ciekawe, ale no właśnie, do dzisiejszego odcinka, a w dzisiejszym odcinku chcemy porozmawiać o Duchu Świętym. No właśnie chyba nie, chyba o duchowości naszej. Właśnie duchowości? Też sobie o tym myślałam. Okay. Dobra, zmieniamy. Ja jestem, nigdy nie jestem przygotowany, i pomyślałam, więc dla mnie sobie, zmiana to nie jest problem. I tak sobie pomyślałam, jak się tak delikatnie przygotowałam tego odcinku, żeby nam tylko nie wszedł odcinek o Duchu Świętym, bo wtedy to można gadać, gadać, gadać inaczej i pod innym kątem. Ale wiem totalnie, o co ci chodzi, no bo jesteśmy teraz we wspólnocie Uwielbienia, która jest wspólnotą charyzmatyczną Głos Pana. No i Duch Święty to jest jedna z trzech osób boskich, którą bardzo, bardzo co ważne cenimy. Osób, nie? Tak. Bo to też często o tym zapominamy. Dokładnie. Bo Duch Święty to od razu nam się kojarzy, że duch, który gdzieś tam sobie lata nad wodami w ogóle, ale tak, to jest... Tak, czasem kojarzy z gołąbkiem, a tak naprawdę to jest jedna to z jest osób. To jest też osoba, nie? Totalnie. No czasami tak się śmiejemy, że bardzo często pewnie panuje takie myślenie w Kościele, że Trójca Święta to jest Bóg, Jezus i Maryja, a tymczasem to jest Bóg, Jezus i Duch Święty. No to Jezus, Maria i Józef. Faktycznie Jezus, Maria i Józef, to tak. No dobra, no to dementując te wszystkie plotki, ale wracając do wspólnoty. Tak. Jak to się w ogóle zadziało, że jesteśmy we wspólnocie charyzmatycznej od początku? Co tobą kierowało? Jak pamiętasz swoje w ogóle wzrastanie w wierze? Jak doszedłeś do tego momentu, w którym ja jesteś teraz? Ja tutaj nie ukrywam, że chciałem poruszyć inną ten kwestię? Temat. Nie, ten temat właśnie, nie? Jak rozmawialiśmy wcześniej, o czym porozmawiamy. O Duchu Świętym. O Duchu Świętym, no ale no tak, Duch Święty jest na tyle... A o nim też powiemy. Szeroki, wysoki i głęboki, że on tutaj w tym wszystkim będzie. Czyli to jest osoba, która jest wysoka, szeroka i głęboka. Głębokie serduszko. I głęboka. I głębokie myśli. Do tego tematu... A nie będzie słuchać zmywarki? Jak będzie słuchać zmywarkę, no to wybaczcie, no ale żyjemy po prostu w domu, ja mieszkamy. Nie będzie za głośno, dobra. Nie będzie za głośno. No dobra. Odszumimy ładnie.
Michał Król nam zrobi. Dobra, ale wracając, odkrycie, które gdzieś, odkrycie, no poszperałem w domu rodzinnym na strychu, w szufladzie, w starym teraz biurku. Teraz jakoś ostatnio. Tak, w niedzielę, bo coś takiego pamiętałem, że ja chyba zatrzymywałem taką kartkę z proroctwami, jakie otrzymałem. Ja też ją gdzieś mam. Tak. Swoją. I to było jakieś 15 lat temu, tak mi się wydaje. I to było właśnie modlitwa o chrzest w Duchu Świętym. Mm-hmm. Bo to były rekolekcje ewangelizacyjne Odnowy, Reo. Ja tam byłem wtedy w Odnowie i przychodziłem te rekolekcje. No i tam z wieńczeniem jest taka modlitwa. Ja mam tą kartkę przy sobie. Wziąłem ją. Ja muszę znaleźć teraz swoją. Nie, a myślisz, że tak szybko znajdziesz? Tak, wiesz, bo mam ją w Piśmie Świętym. I chciałem przeczytać pewne rzeczy. Nie będę czytał całej, bo tutaj trochę tego jest napisane. Ciężko w ogóle to rozczytać, ale chciałbym dojść do pewnego momentu, który myślę, że dla mnie był taki najważniejszy na tej kartce. 22 stycznia to był. Dokładnie, jest zapisany. Nie pamiętam, którego roku. Imieniny Agnieszek. Agnieszek, pozdrawiamy Agnieszki. Pozdrawiamy Agnieszki. I jest napisane: Marcin, dar pokoju, z darem dawania pokoju, wnosi pokój, łagodzi to, co zwaśnione. Zgadza się? Czasami, bardzo często tak. Czasami, moimi żartami to robię zazwyczaj, że jak już się robi, to wchodzę z żartami. Drugi punkt to jest dar modlitwy w językach, a trzecie uwielbienia. I dla mnie to jest takie niesamowite, bo ja tak zostawię tą kartkę, co będzie takim elementem. Tak, scenograficznym. Bo my często rozmawiamy, że my do końca nie widzieliśmy, czym jest uwielbienie, dopóki... Czyli to jest jednak odcinek o uwielbieniu. Dopóki o naszej duchowości, a nasza duchowość tak, łączy się z uwielbieniem. Żartuję, dawaj. Dopóki nie dołączyliśmy do naszej wspólnoty, dopóki nie zaczęliśmy robić chwała mu i tak dalej, jeździć na posługi, że to był dla nas taki moment, kiedy tak chyba najbardziej, na ile się da, zrozumieliśmy to uwielbienie, nie? I jak przeczytałem to w tej kartce, że te 15 lat temu, czyli powiedzmy 13 lat przed wstąpieniem do wspólnoty, ktoś w ogóle pisał o tym uwielbieniu i że to dla mnie było takie na tamten moment... Nic nieznaczące, może albo nic mało. Nieznaczące, albo mało, albo po prostu nawet nic z tym nie zrobiłem, nie? Tak. W sensie, no, było to jakieś proroctwo, było to jakieś słowo, ja z tym nic nie zrobiłem. A jakoś tak Pan Bóg potrafił dojść do mnie w jakiś najróżniejszy sposób. Ja musiałem jakąś drogę przejść, żeby być w tym miejscu, w którym jestem, tworząc właśnie ten projekt Chwała Mu, będąc w tym uwielbieniu tak bardzo mocno i żyjąc tym uwielbieniem na co dzień. To a czujesz właśnie, będąc w tej wspólnocie, że jesteś taki spełniony i że to jest twoje miejsce? Że właśnie doszedłeś do tego miejsca, gdzie miałeś być? Na ten moment myślę, że tak. No ale to ciężko, nie? No pogadamy za 15 lat. No jak widać po tej kartce może się dużo zmienić i nadal dostaję jakieś dużo proroctw. Na ten moment chyba najczęściej jak ktoś mi prorokuje, to jest wisdom, mądrość po prostu, nie? Czy jak byliśmy w Ajchopie, czy Maria Wadija, czy gdzie indziej jakieś inne osoby, to często słyszę właśnie takie proroctwa, nie? I gdzieś w tyle głowy mam to, ale wierzę, że może być też większy plan jakiś na to, nie wiem jeszcze jaki. To ja mam na przykład tak, że bardzo czuję, że to jest moje miejsce na tu i teraz i że to uwielbienie, właśnie dlatego pytałam, i dlatego czuję, że to uwielbienie to jest faktycznie coś, co kojarzy się też z takim moim spełnieniem, tak myślę i to jest coś, co mnie niesamowicie fascynuje, ale może powiedz, no bo wspominałeś, że byłeś na Reo, to jak to się u ciebie wszystko zaczęło? Czy w ogóle to było tak, że trochę szukałeś właśnie tych wspólnot związanych z Duchem Świętym? Bo u mnie tak było, ale to może zaraz dojdę do tego, skąd się wzięło. Ja pochodzę z parafii z Niepokalanowa, parafia franciszkańska, więc u mnie ta duchowość franciszkańska była zawsze mocna. U mnie jakoś to taka była droga, taki proces po prostu, nie? Ja przez wiele lat byłem ministrantem. U nas w parafii przez długi czas był taki ojciec Andrzej, któremu dużo też zawdzięczam pod kątem nawet
też muzycznym, bo on był bardzo mocno muzyczny, artystyczny i tak dalej. I jak byłem ministrantem, on się też nami opiekował. Mieliśmy już takie stosunki bardzo przyjacielskie i on też zajmował się wspólnotą w parafii Odnowy w Duchu mhm. Świętym. I też modlił się wstawienniczo za ludzi do Częstochowy na te spotkania Odnowy jeździł, więc ja też tam pojechałem raz, drugi. No i zacząłem tak po prostu uczestniczyć w spotkaniu Odnowy w Duchu Świętym. Tam też mój starszy brat, który został w ogóle franciszkaninem, który jest ojcem, też tam był, mhm. był w tej wspólnocie. A my dużo jakoś tak zawsze działaliśmy wspólnie w parafii, więc no to taki był proces, nie? Więc jak już byłem we wspólnocie w Odnowie, w Duchu Świętym, mm-hmm. to przeszedłem te rekolekcje ewangelizacyjne Odnowy, zacząłem jeździć na jakieś dni skupienia, gdzie też modliliśmy się nad Słowem Bożym, gdzie też było dużo takich rzeczy około odnowowych, powiedzmy w tamtym czasie, nie? Więc tak to wyglądało, że tak się zaczęło, nie? No fajnie, ciekawie. A u ciebie? Ciekawe. U ciebie ciekawiej? Trochę. Trochę. U mnie jest po prostu bardzo prosto, ale dochodzę do tego celu, jak już ustaliliśmy we wcześniejszych odcinkach. Tak. Wiesz, w sumie było tak i ja mam... To jest w ogóle niesamowicie ciekawe. To jest niesamowicie ciekawe. Nie to, co moja historia. Niesamowicie ciekawe. Wreszcie usłyszycie niesamowicie ciekawą historię. Tak, bo ja odkryłam Boga podczas rekolekcji oazowych. I miałam wtedy 14-15 lat, w zależności kto jak liczy. No i pamiętam, że po tych pierwszych rekolekcjach oazowych, jak miałam takie mocne doświadczenie mhm. miłości Boga, po tym jak oddałam swoje życie Jezusowi, ogłosiłam Go Panem i Zbawicielem, to pamiętam, że wróciłam do domu, no wiadomo, tam się życie toczyło i pewnego dnia siedzieliśmy z moją mamą i moja mama zaczęła opowiadać właśnie o doświadczeniu Ducha Świętego, mhm. jakie miała, będąc w liceum albo może jakoś na początku swoich lat 20. I opowiadała o tym, jak pojechali kiedyś na rekolekcję z ojcem Badenim. I no to znane tak, nazwisko. No. Tak, i działy się tam rzeczy niezwykłe. Mhm. I wiecie, to były lata, w których tak naprawdę nie było jeszcze internetu, nie było Instagrama, Facebooka. Nie więc... było tyle serii na YouTubie, nie było tylu charyzmatyków znanych, dokładnie, popularnych. Dokładnie, więc to wszystko było wtedy jeszcze takie mniej znane. I wtedy oni podczas tych rekolekcji doświadczyli niesamowitej mocy Ducha Świętego. I mama opowiadała mi właśnie o tym, jak w jednym momencie wszyscy zaczęli mówić językami. Mm. I dla nich to było coś w ogóle bardzo nowego, że były właśnie takie momenty, kiedy... ludzie upadali w Duchu Świętym. Opowiadała o tym, jak prorokowali, jak mieli słowa do siebie. I ponieważ opowiadała mi to moja mama, to dla mnie to było coś takiego, taka pewność, że to musi być prawda. Że skoro mówi mi moja mama, to nie mogą być jakieś historie zmyślone, tylko że to jest coś, co jest bardzo prawdziwe. I dla mnie to wtedy było takie niezwykłe. Moja mama jest w ogóle matematyczką, więc ona jest bardzo zero-jedynkowa, więc ona jest bardzo konkretna, nie? Tak, w tym, więc to tam jakiś pewnie nie bajek nie opowiadała. Tak? Tak, więc dla mnie to było coś takiego wow, że w ogóle jak opowiadała o tym, jak nagle wszyscy zaczęli mówić językami. I to dla nich było coś nowego, nie? Bardzo, bardzo. I takie w ogóle, wiecie, takie niespodziewane. Tak nawet jak to, nie potrafili tego nazwać wtedy za dobrze. No ojciec na pewno potrafił, okay. bo on był wtedy już takim mocnym zawodnikiem, ale chyba jakoś dopiero też po jakichś takich swoich doświadczeniach charyzmatycznych. No nie wiem, nie będę się może akurat wypowiadała na ten temat, bo możliwe, że pomylę jakieś daty. Ale ja wtedy sobie pomyślałam, wow, czyli takie rzeczy się dzieją w kościele, czyli takie rzeczy się dzieją się na świecie. I pamiętam, jak zapytałam się, no bo wiecie, no słyszę o tym, że tutaj Duch Święty coś ci mówi do serca, że podpowiada ci, że pomaga ci, że daje ci jakieś obrazy i że dzieją się takie niesamowite rzeczy. Takie no, nadprzyrodzone tak. dla nas, nie? I pamiętam, że zapytałam się mamy, mamo, a czy ty miałaś wtedy takie możliwe, że wszystko w życiu jest możliwe?
A moja mama powiedziała tak, zdecydowanie tak. Ja do tej pory to pamiętam, aż się wzruszyłam, bo pomyślałam sobie, że skoro ma się doświadczenie takie mocne Ducha Świętego i tak bardzo się żyje z tym Duchem Świętym i widzi się takie rzeczy, to naprawdę trzeba mieć takie przeświadczenie, że wszystko jest możliwe. Że skoro Bóg jest wszechmogący, to naprawdę dla niego nie ma nic niemożliwego, nie? I tak naprawdę Jezus powiedział, odchodząc przed odejściem swoim do nieba, że moje odejście jest pożyteczne, bo jak odejdę, to poślę wam Parakleta, czyli Ducha Świętego, nie? I tak sobie myślę, no jakie to jest niesamowite, że to życie z Duchem Świętym jest dla nas o wiele bardziej pożyteczne, niż to, jakby z nami Jezus został. Tak. No rozumiesz to w ogóle? Mieć Jezusa, mieć życie z Duchem. To pokazuje, jak bardzo Jezus, myślę, był świadomy mocy Ducha Świętego, a my jak często jesteśmy może tego świadomi. Nie wiem, znaczy myślę, że w jaki sposób jesteśmy, no ale wiadomo, Jezus pewnie miał jakieś takie... No był Bogiem. Tak, jego znaki cuda pokazywały, bardzo dobrze Ducha Świętego. Pokazywały, że on jak najbardziej widział te jego możliwości, nie? Po prostu to, co on potrafi zrobić w życiach ludzi. A myślisz, że teraz z perspektywy twojego czasu, że też miałaś już takie doświadczenie jak twoja mama w swoim życiu? Tak, miałam, ale chciałam jeszcze nawiązać do tego, że od tamtej pory... Miałam, ale... Miałam, ale pójdę swoją szukałaś drogą w życiu. Szukałaś od tamtej pory? Od tamtej pory tak bardzo szukałam takiego doświadczenia i pamiętam, że zaczęłam chodzić, szukać odnowy w Duchu Świętym, spotkań różnorakich i tak dalej i zawsze przychodziłam te spotkania w Duchu Świętym, odnowy w Duchu Świętym i... Nie widziałam tam nic takiego, jakby się działo nadzwyczajnego. Ale teraz, bo wiecie, bo ja po prostu szłam i szukałam właśnie tych niesamowitości, tych nadzwyczajnych znaków i cudów i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście to jest super, żeby do tego dążyć i tego szukać, no ale teraz rozumiem, że najważniejsze jest coś innego, nie? Że punkt taki, który trzeba przenieść, żeby wszystko było dobrze. Pomyliłam pewnie ten związek frazeologiczny, czy jak powinnam to nazwać. No, że chodzi tak naprawdę gdzieś o coś innego, nie? Tak. To prawda. I co? I od tamtego czasu i ty, i ja już chyba jesteśmy ciągle w tej duchowości, nie? Tak, mieliśmy za sobą spotkania odnowy w Duchu Świętym. Tak, nawet razem chodziliśmy tutaj do naszej parafii na spotkania odnowy w Duchu Świętym. No, to był taki przesłodki czas. Pamiętam, że dla mnie to też był taki czas wielu odkryć, wielu szukania. To naprawdę było sporo lat temu. Ile? Chodź policzymy szybko. Z 10, więc wiecie, nie było kwadransików Marcina Zielińskiego jeszcze na YouTubie. Nie było chyba. Nie było, na pewno nie było. On był wtedy super młodziutki. Tak, ale wtedy... Ale? No. Ale właśnie... Uff, ty powiesz wreszcie. Ale właśnie pamiętam niesamowicie, jak bardzo szukałam, jak jakieś kupowałam książki, które były gdzieś ledwo, nie wiem, tłumaczone, napisane na polski. Jak no z tych książek robiłam konferencje dla takie nauczania właśnie dla odnowy, niż tak, to, co wyczytałam, tu się daliśmy w kółko. Tam klucze Nila Lozano były wtedy, nie, taki chyba tak, modne, to był chyba jeden z takich popularniejszych modeli. Popularniejszych jakichś takich modeli Ale modlitwy. Ale była taka książka modlitwy wstawienniczej, taka pierwsza z takimi rączkami, taka zielona. Tak, i pamiętam, że ona też tak różne rzeczy fajnie porządkowała. I chyba była jedna taka o uwielbieniu, moc chwały chyba, taka żółta też była. Z taką dziewczyną. Tak. Nie przeczytałam jej nigdy. Chyba tak. I ona ale to też chyba była też taka mocno była przełomowa. Taka mocno, pamiętam, czytaliście? Że tak. Czytaliście? Że to było kilka takich pozycji. Teraz to już jest bogactwo. Albo nam się wydawało, że po prostu jest kilka pozycji. Przynajmniej my tyle znaliśmy. No ale dużą taką robotę robiły rekolekcje, nie? Kilkodniowe. Czy z ojcem Johnem Baszoborą. Tak, no właśnie tym chciałam powiedzieć. Czy z ojcem czy... Ja nigdy nie byłam na rekolekcjach z ojcem Maniakalem, ale z Johnem Baszoborą. Tak, bo tak naprawdę to też...
A była u ciebie się dużo zaczęło też od tego, nie? Dużo się u mnie masz zaczęło. Antenkę. To dziękuję. Dużo się zaczęło u mnie od rekolekcji z ojcem Johnem Baszaborą, bo pamiętam, że był taki jeden wyjazd, kiedy pojechałam w Pionkach zrobić materiał rekolekcyjny. Wtedy siostrę Tomasza poznałam po raz pierwszy. Pojechałam na rekolekcję z ojcem Johnem Baszaborą i robiłam jakiś materiał tam o nim. I pamiętam, że podeszłam do niego i tam mówię, że chciałam z nim przeprowadzić wywiad, coś tam. Ja w ogóle tak trochę nie kumałam, kto to jest, w takim sensie, że widziałam jakieś materiały jego, ale... No i on mówi, nie wiem, rozeznam to. Ja pomyślałam... O co mu chodzi? Tak albo nie. Tak i nie, tak. Nie umiał podjąć decyzji. Ja sobie pomyślałam, o co mu chodzi, ale... Ale te rekolekcje były przełomowe, bo wtedy Duch Święty tak bardzo się poruszał i tyle rzeczy ciekawych się działo. Jak patrzyłam właśnie na to w ogóle potem, jak też mieliśmy kontakt z ojcem Johnem i jak patrzyłam właśnie, jak on podejmuje decyzje, albo jaki chodzi zawsze skupiony i taki czujny na to, co Duch Święty chce mu powiedzieć, to dla mnie było takie niesamowicie inspirujące. I on właśnie tak się śmieliśmy trochę, bo... My byliśmy, to jest bardzo ciekawa informacja. To też chciałem to właśnie powiedzieć. No, powiedz. Że byliśmy na podróży poślubnej, tak. Miesiąc w Ugandzie. Miesiąc miodowy ojca, spędziliśmy, tak. Tak, Johna Baszabory tam, tak. On ma taki szpital położniczy, sierociniec, szkoły. Tam jeździliśmy naprawdę po całej Ugandzie. Spędziliśmy tam cały miesiąc, tak. Miesiąc poślubny. I pewnie chcesz powiedzieć, że żałujesz trochę, czy nie? Wiesz co, no wiadomo, bo ty nie żałujesz trochę... niczego. No dlatego wiem, że nic nie mogłam więcej wtedy zrobić tam ten moment, ale tak. To po prostu było tak, że my wtedy byliśmy tacy świeżutcy w tym wszystkim i gdybym miała teraz tą możliwość bycia z nim przez miesiąc w Ugandzie, tak jak wtedy byliśmy, to zadałabym mu milion pytań, żeby mi coś wytłumaczył, wyjaśnił, ale ja chyba też jakoś z jednej strony miałam to przekonanie i to przeświadczenie, że ja też chcę tak działać w mocy Ducha Świętego jak on, ale z drugiej strony chyba nie do końca myślałam, że to jest możliwe, żeby... Że on jest takim wybrańcem jedynym tak, i w ogóle, tak, nie? Tak, tak, wtedy myślałam, ale no właśnie niesamowicie mnie zawsze fascynowało to, że on tak jakby trochę poruszał się w takim slow motion, że miałeś duchowym zawsze takim, wrażenie, nie? Że jest taki zawsze taki zamyślony, taki czujny, że tak właśnie w tym Duchu Świętym tak pyta się, co tam, jak tam i w ogóle. A jak wspominasz ten czas u ojca? Nie wiem, czy to jest na ten odcinek, czy to nie będzie na odcinek o nas, ale wspominam właśnie go... Właśnie zastanawiałam się, czy nie zrobić oddzielnego odcinka o Ugandzie i o tym, co tam było, jak tam się działo. No, to może jest tam dużo historii. Byśmy musieli dużo po sobie przypominać. Mamy jakieś nagrania może jeszcze byśmy znaleźli. Znalazłbyś jakieś nagrania? Może gdzieś tam na dysku są chyba jeszcze, bo tam dużo nagrywaliśmy rzeczy. Wow, ja myślałam, rzeczy. Że są skasowane. Więc, no dobra, to oddzielny odcinek zrobimy, to bo tak zróbmy. On był też podzielony. Zapamiętajcie, jakbyśmy zapomnieli. To kolejny. Nawet sobie tak myślałam, że może dzisiaj nagramy ten odcinek o Ugandzie, ale dobra, może kolejny. Tak. Bo parę historii mi się takich przypomniało mocno, też przełomowych do mnie na tamten czas. Nie, no bardzo dobrze wspominam. A propos uzdrowienia, tak. Które tam przeżyłam, które było dla mnie szokujące, nie powiem o co chodziło, ale pomodliła się za mnie taka totalnie kobieta z oj dobra, nieważne, potem opowiem to w kolejnym odcinku. Tak, tak, Uganda i rekolekcje z ojcem Johnem w Ugandzie. No, patrzcie, jak on służy, posługuje. Myślę, że jest dużo, że jest to ciekawy wątek, który można podkrywać tak. Dobra, jakbyście konkretnie. Chcieli, to piszcie w komentarzach, że chcecie, to może zrobimy dokładnie. Jako jeden z priorytetowych. Więc tutaj temat Ugandy porzucamy na ten moment, ale ojca Johna też nie porzucamy chyba na ten moment, bo tak, do niego wiele razy jeździliśmy na rekolekcje i myślę, że rekolekcje z ojcem Johnem dużo nam poukładały na pewno, jeśli chodzi o charyzmaty i tak dalej, że tak, tam tak. Było naprawdę więcej i nawet o samą jakąś posługę, rozeznawanie w sobie, ale przytoczyłaś jeszcze jedną osobę, siostrę Tomaszę. Tak. I tam to była chyba kolejna, a nie, jeszcze między odnową, a siostrą Tomaszą mieliśmy jeszcze jedną wspólnotę, wspólnotę Jeszua, która była w Łomiankach u Salezjanów. Ale tam chyba byliśmy bardzo króciutko. Tam byliśmy krótko, tak, tak. Ja w ogóle tak. Chyba jakoś nawet nie identyfikuję się z tą wspólnotą. To znaczy na takiej zasadzie, że mam wrażenie, że trochę nie znaleźliśmy tam swojego miejsca. Tak, tam jeździliśmy też
Tak, myślę, nie, że ja zupełnie jakoś nawet nie traktuję tego. Ja traktuję to jako takie jedno z miejsc, gdzie byliśmy, żeby trochę zobaczyć, mimo że super wspólnota i w ogóle przekochani ludzie. Tak, bo to było po takim czasie, że byliśmy długo w Odnowie, nie? No bo łącznie no to już nie wiem ile, tam ładnych parę lat i Niepokalanów i tutaj Warszawa, ta Odnowa to już ładnych parę lat było i jakoś stwierdziliśmy, że chcemy... W Wierszule byliśmy przed Odnową. Tak? Tak. Bo potem z Odnowy przyszliśmy płynnie do wspólnoty siostry Tomaszy. Okej, okay, dobra. Nie mam jak więc widać ja pamięci. Więc ja traktuję Jeszuły jako takie miejsce szukania, bo oprócz Jeszuły byłam też w kilku innych takich miejscach, żeby zobaczyć, czy to jest moje miejsce i czy to jest ta wspólnota dla mnie. Tak, to myślę, że też jest w ogóle ciekawe, nie? Że w tej duchowości też szukaliśmy swojego miejsca. Nie? Żeby... Tak, bo przez to, że ja byłam przez tyle lat w oazie, w ruchu Światło Życie i to było miejsce, które kochałam, to potem jak na przykład przyjechałam do Warszawy, bo ja jestem z Radomia, czyli to była diecezja radomska, to wydawało mi się, że pójdę do warszawskiej Odnowy, będzie tak samo, a uświadomiłam sobie, że jednak do mega warszawskiej różnice... Oazy. Do warszawskiej oazy, przepraszam. A uświadomiłam sobie, że największą różnicę po prostu robią ludzie, że... Tam znałaś już od wielu lat, po prostu znałam, wychowałaś się z nimi. Kochałam się z nimi, byliśmy w tym samym, to byli najlepsi funfle i w ogóle przekochana ekipka. No. Więc wracając, tak, wstąpiliśmy do wspólnoty, która została założona przez siostrę Tomaszę i taką grupę kilku osób. I ta wspólnota była takim trochę pokłosiem wydarzenia Jezus na Stadionie, które się odbyło chyba dwa razy. Którego byliśmy rzecznikami prasowymi. Tak, ogarnialiśmy tam media. Rzecznikami prasowymi, więc tam... Ale jaja. Tam... To jest ciekawostka, tam poznaliśmy się z Marcinem Zielińskim tak, też na drugim stadionie, bo my spotkaliśmy. On był chyba na drugim, my byliśmy na pierwszym stadionie już rzecznikami, na drugim chyba też byliśmy i tam się pierwsze spotkaliśmy. Coś ale ja tam chyba nie traktuję tego. Totalnie na chwilę i mnie to bawi. Nie traktuję tego jako poznania, bo to tak, było dosłownie sekunda. Totalnie nas nie pamięta pewnie. Ale jest takie ujęcie, jak Marcin tam głosi po prostu na stadionie, jest takie ujęcie na niego, jak stoi przy ambonie, czy z mikrofonem po prostu i widać w tle, jak ja tam idę po prostu z aparatem, no i więc mnie to bawi, bo kiedyś z nim oglądaliśmy to chyba właśnie i zobacz, idę tam za tobą, nie? Więc to są takie śmieszne ja wspominam historie, stadion no. I Marcina w ten sposób, że miałam bardzo ważne zadanie, wziąć Marcina z... Ej, po prostu mam wrażenie, że moje życie wygląda teraz tak samo. Ja mam bardzo ważne zadanie. Wziąć Marcina ze sceny, przeprowadzić go do pokoju, tak. żeby pomiędzy sceną a pokojem nikt go nie zatrzymał. No, to tak, to wygląda teraz podobnie. I żeby mógł spokojnie po prostu przemieścić się z punktu A do punktu B. No. Coś tam nagraliśmy. Tak. O kurde, pójdźmy ten spot, on był taki stary i Marcin tam był lektorem, ale tak, jaja. Tak. I też mówił o uwielbieniu. No, to są właśnie te drogi, więc ta wspólnota... No, ale potem już nie mieliśmy żadnego kontaktu, w ogóle zapomniałam no, ogóle, o tym, ja w ogóle nie pamiętam. To było nie, poznanie to jak niepoznanie. Tak, to po ogóle... prostu było mignięcie, no... No, więc ale ta wspólnota dała nam tak. też bardzo dużo, bo bardzo, bardzo dużo modliliśmy się tam wstawienniczo. I faktycznie kupa ludzi z Warszawy zjeżdżało. Doświadczenie siostry Tomaszy jest mega duże, bo ona tak. z ojcem Johnem naprawdę wiele lat. Po prostu ona organizowała te wszystkie rekolekcje. Ona takim jak była tutaj menadżerem w Polsce ojca. Jest na cały czas. Ojca rekolekcje cały czas Johna. Odbywają. Możliwe, że jest cały czas. Teraz nie wiem jak to powiedzmy wygląda. O tym, że siostra Tomasza, bo to jest siostra zakonna. Mm-hmm. Nie wiem jak sobie wyobrazić siostry zakonne, ale ta siostra jest totalnie inna. Mm-hmm. Bo to jest siostra z werwą, z powerem. Z jajem i to z takim dużym jajem, że no jak gdzieś diabeł nie może, to siostra Tomasza pośle. Nie, to nie tak. Jak gdzieś Pan Bóg nie może, to pośle siostrę Tomaszę. Gdzieś Pan Bóg tak potrzebuje, to siostrę Tomaszę wyśle. Taka, że... No ona prowadziła mega też sama, dużo osób do niej przyjeżdżało, żeby ona modliła się o uzdrowienie, o uwolnienie i w ogóle, więc ona z takim dużym doświadczeniem, ale też z taką dużą teorią i ona naprawdę dużo nam też znowu rzeczy poukładała i wielu rzeczy nas nauczyła, ale właśnie dużo, to, co dużo, chyba no. mówiłaś, że przez to, że dużo osób się do niej zgłaszało, bo wiedziało po prostu, że ona zna ojca Johna, że sama też się modli, to u nas spotkanie wspólnoty wyglądało tak, że chyba zaczynaliśmy 18:30 i gdzieś ono trwało może do 20:00 maksymalnie, jakieś tam uwielbienie
i konferencja i od 20 do 23 do 24 potrafiliśmy się modlić po prostu za wstawienniczo za ludzi, którzy przychodzili. Tak, było tak dużo ludzi. Bo to było tak, że ludzie do niej dzwonili, ona mówiła, mamy spotkanie, nie pamiętam nawet kiedy mieliśmy spotkanie, w czwartki, w środy? W czwartki chyba też mi się wydaje. I ona mówiła, przyjdzie w czwartki na 20, wspólnota się będzie modliła. I ona napędzała naprawdę mega dużo ludzi do tej modlitwy wstawienniczej i no i to było takie mega doświadczenie, że tam naprawdę siekaliśmy dużo tych modlitw i to też nas tak otwierało mega proroczo. Tak. Czy ja tam pamiętam takie doświadczenie, którego trochę żałuję teraz, trochę się przyznam, że tam miałem takie pierwsze doświadczenie daru tłumaczenia języków. Mhm. I zraz drugi się odważyłem, jak ktoś się modli w naszej grupce w językach, żeby to przetłumaczyć, ale gdzieś tam później jakoś tak, nie wiem, czy wstydziłem się, czy trochę się bałem, czy trochę nie wiedziałem, czy w to iść i gdzieś ten dar tak trochę zanikł. Mhm. I teraz czuję, że no, nie czuję tego, co wtedy miałem, bo to było tak bardzo naturalnie przychodziło, żebym od razu chyba poczuł, nie? I jest to dla mnie taka ciekawostka, jeśli chodzi o dary duchowe, ale wierzę i chyba muszę zacząć się więcej modlić tak, o to, żeby może ten... Tak, to reaktywacja. Tak, 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 bo skoro gdzieś to jest złożone. Wczoraj rozmawialiśmy z naszymi przyjaciółmi z Kalifornii, tak. Z Pawłem i z Brygidą właśnie o darze tłumaczenia języków, więc... Więc może akcja, trzeba, reakcja, tak, reaktywacja. Więc w to iść. Tak, no i potem było tak, że rozeznaliśmy, że to już czas, żeby też tam odejść ze wspólnoty. Roku chyba byliśmy, tak, nie? Tak, tak, żeby odejść z tej wspólnoty. No i w tej wspólnocie poznaliśmy takich cudownych ludzi, Mateusza i Paulinkę. No i tak stwierdziliśmy właśnie, że nie chcemy pozostawać bez w ogóle jakiejś wspólnoty, bez modlitwy. I akurat Mateusz i Paulinka chyba wtedy też odchodzili z tej wspólnoty. Tak. No i Mateusz, on kumał, o co chodzi w uwielbieniu. Ja myślę, że on najbardziej tutaj z naszej ekipy kumał. Oj, telefon. Nie przeszkadzać. Dawid, nie Dawidek, przeszkadzaj. Pozdrawiamy. Dawidek, dziękujemy ci za kamery, bo dzięki tobie to nagrywamy. Pewnie chce je z powrotem, dlatego dzwoni. Tak. Ale tak. Mateusz bardzo kumał, o co chodzi Mateusz w uwielbieniu. Kumał, chyba my pory. Nie do końca. I w ogóle też w międzyczasie, jak była ta odnowa. Ale i, nie powiedziałam czemu, a no dobra. I była to wspólnota u siostry Tomaszy. Mieliśmy taką grupę na Facebooku domowych uwielbień, to się nazywało. Którą właśnie rozpoczął Mateusz. I to rozpoczął Mateusz i to było po kłosie właśnie też ślubu jednych naszych znajomych i tam było takie właśnie uwielbienie podczas tego wesela. I zaczęliśmy się spotykać po domach. Nie? Była grupa, tak. Pisała wtedy, że środa, 12 czerwca u nas się spotykamy, zapraszamy tak, ten adres. Tak. I w ogóle ludzie wpadali z całej Warszawy. I ludzie z całej totalnie. Warszawy i ludzie organizowali, przynosili jedzenie, przynosili instrumenty. Ja pamiętam, u nas było takie jedno tak. uwielbienie, że i to w ogóle super fajnie działało wtedy. Nie wiem, spotykaliśmy się praktycznie parę razy w miesiącu i nadal nie wiedzieliśmy, o co chodzi w uwielbieniu. W sensie ale my... uwielbialiśmy, tak, to się liczyło. Tak, tak, ja myślę, tak. że to miało myślę, znaczenie. Myślę, że to tak. miało ogromne znaczenie mimo wszystko i właśnie ta wierność. Ja pamiętam jedno takie spotkanie u nas właśnie w tym domku, że przyjechało kupę ludzi z Warszawy, w ogóle tu parę skrzypiec, tu gitara, tu coś Nikogo tam, nie tu znaliśmy. Coś tam. Nikogo nie znaliśmy, ale to było tak mega fajne, super. I tutaj muszę Olę pozdrowić z tego miejsca. Tak, pozdrawiamy. Tak, Ola, ty wiesz. No i... Ola, bo Ola się jest teraz też, była w grupce domowej z Sonią moją. Tak, więc... tak, tak. Więc tu się też cały czas... Tak, żeby Ola wiedziała, że to pozdrowienia do niej. Tak, że to drogi przecinają. Totalnie. No i... No i to był bardzo fajny czas, bardzo fajny i w momencie, kiedy właśnie odeszliśmy z tamtej wspólnoty od siostry Tomaszy, no to właśnie ustaliliśmy z Mateuszem i z Pauliną, że co by nie było, to się co dwa tygodnie spotykamy bardzo regularnie. I naprawdę przez 2 lata spotykaliśmy się bardzo regularnie w czwórkę, na uwielbieniu i nawet jak była pandemia i nie mogliśmy, spotykaliśmy się online na Zoomie. Kurczę, uwierzcie mi, grać i śpiewać przez Zooma, to jest po prostu z wyzwanie. Z takim opóźnieniem kanon się taki robi. Totalnie. Pan Bóg musiał mieć tam niezły ubaw po prostu z nas, ale to fajnie. Radość jest na topie. Lubimy radość.
Tak, i myślę, że ta wierność była niesamowicie ważna właśnie w tym uwielbianiu, że po prostu spotkaliśmy się uwielbiać Pana Boga, nie? I po pandemii wyszło tak, że poznaliśmy się z Marcinem. No dzięki naszej przyjaciółce Agnieszce. No, tak, Aguśce. Aguśka też pozdrawiamy. My to po prostu lubimy pozdrawiać ludzi w odcinkach, bo my kochamy tych ludzi. Tak, i po prostu ludzie są dla nas niesamowicie ważni. I, tak. i gdyby nie, I chcemy ludzie, doceniać, nie? Gdyby nie ludzie, to po prostu historia naszego życia nie wyglądałaby tak, jak wygląda. Życie by nie wyglądało. Dla mnie życie w ogóle to ludzie to życie. I no, to jest niesamowicie ważny kawał po prostu naszego życia. Tak. Tym bardziej, że wspólnota, to kto to jest? To są po prostu ludzie, nie? I wzrastamy w tej duchowości, w tej wierze dzięki ludziom. Dzięki Aguśce. Poznaliśmy Marcina i dołączyliśmy do wspólnoty Głosu Pana. Ale ja i muszę teraz zaznaczyć. No. I teraz sobie tak myślę. A bo jak myślałeś, o tym, że powiesz, a teraz czas na ulubioną historię Irminki. Bo po prostu to było tak, że w momencie, kiedy odchodziliśmy ze wspólnoty siostry Tomaszy, czyli jakieś dwa lata wcześniej, ja już chciałam wstąpić do Głosu Pana, do Skierniewic, ale Marcin tego nie czuł. A ja tak bardzo chciałam być w tej wspólnocie, bo sobie pomyślałam, że no nie wiem, nie widzę jakiegoś takiego innego miejsca wzrostu dla mnie na ten moment, gdzie mogłabym faktycznie działać, wzrastać i w tym kierunku, w którym chcę, tylko Głos Pana w Skierniewicach. Ale mój mąż powiedział, że ja nie czuję tego i to jest dla mnie zadziwiające, bo ja się tak wtedy nigdy nie zachowywałam, bo normalnie bym zrobiła jakąś akcję. Sama będę jeździć, jak nie chcesz, to nie. Tak, wtedy bym tak zareagowała, ale tak sobie pomyślałam w tamtym momencie, w tamtym czasie, że okej, Boże, jeśli mamy tam być, jeśli mamy być w tym miejscu, to tu będziemy. To po prostu będziemy. To ty przekonasz Marcinka do tego. I pamiętam, że wtedy mnie zalał taki spokój. Dla mnie, pamiętam do dziś ten dzień i to doświadczenie, bo dla mnie było takie niebywałe, bo to było, och, aż się wzruszyłam, bo to było dla mnie takie totalnie nie moje. To był Chłopak Święty. Chyba mówił ci spoko, jeszcze mi mówił chyba jeszcze spoko, będziesz w tej wspólnocie. Pozdrawiamy całą wspólnotę Głos Pana. Amen. Zobaczcie, jak kochamy was. Strasznie długo chciałam do was przyjść. A jak ja nie chciałem. Jacy jesteście dla mnie ważni, te łzy to pokazują. O, jacie. No i co? No i poznaliśmy się z Marcinem i stwierdziłeś, tak, że może jednak ta wspólnota jest fajna. Stwierdziłem, że to jest ten moment. Może to jest znaczy, jednak to miejsce. Nadal uważam, nie żałuję tej decyzji wtedy, że nie chciałem, bo uważam, że to było totalnie przed pandemią. Cały na biało. Że to było totalnie przed pandemią. A co sobie pomyślałeś, jak ja się wtedy zapytałam? Pamiętasz w ogóle ten dzień, ten moment? Nie chyba pamiętasz nie bardzo. Tego. Po prostu to nie było dla mnie. Ale naprawdę uważam, że ten moment, w którym wstąpiliśmy do wspólnoty, no ja był naprawdę tak uważam. Był najlepszy. Naprawdę. I to wszystko, co się wydarzyło dzięki temu, co się dzieje teraz, to no, że to był odpowiedni moment. Ale tak jak przeszliśmy sobie tą naszą... A bo ja ci przerwałam, bo chciałeś powiedzieć coś. Tak. Ale wracam do tego nieustannie po prostu. Moja historia o jeszcze tobie raz. Musiałbym... I tak sobie... Jak przeszliśmy sobie tą naszą drogę, tego naszego tutaj doświadczania Pana Boga, naszej duchowości, naszego obcowania z Duchem Świętym. Ja mogę powiedzieć inną rzecz tylko jeszcze? Tak, to... spokojnie wrócę znowu. No bo dla mnie niesamowitą częścią mojej formacji były też rekolekcje ignacjańskie. Rekolekcje ignacjańskie to jest, boję się, że jak tego teraz nie powiem, to potem zaczniesz taki ciekawy temat, że już tego nie powiem nigdy. I rekolekcje ignacjańskie to dla mnie był niesamowity czas, bo to było 5-7 dni. W zależności od tego, jak długo trwają rekolekcje, takiego bycia w ciszy, bez telefonu, bez internetu, telewizora, bez kontaktu z innymi ludźmi. To znaczy, na tych rekolekcjach jest grupa ludzi, ale wszyscy przeżywają je po prostu w ciszy, ze Słowem Bożym, z rozważaniami. I to jest taki niesamowity moment takiego odcięcia i wsłuchania się w to, co Bóg chce do ciebie mówić właśnie w tym ciszy i w spokoju. Że to jest coś, co kocham i niesamowicie mnie zmieniło. Rekolekcje ignacjańskie. Tak. Proszę powiedz. Ja nie byłem na rekolekcjach ignacjańskich nigdy, chociaż myślałem o tym, ale jestem, wiecie, no, z parafii. Chodź pojedziemy. Nie wiem kiedy, ale chodź pojedziemy. Z parafii franciszkańskiej. Jezu, i tu będę iścił. Żartuję sobie, ale już. Tak powiedziałeś chciałem... to delikatnie, że nikt nie usłyszał twojego żartu. O to chodziło. Teraz będzie. Dobra, to tak mów. No bo tak już zmierzając ku końcowi tej naszej przygody, myślę, że to całe doświadczenie i od nowa i gdzieś ta wspólnota siostry Tomaszy i to domowe uwielbienie
to był też taki fajny proces, myślę, i że to wszystko się gdzieś teraz łączy w tej wspólnocie, w której jesteśmy, nie? I uwielbienie, i ta modlitwa wstawiennicza, którą też praktykujemy, i te wszystkie posługi w ogóle. I ja myślę, że może wtedy dla nas wiele rzeczy było tajemniczych, może nie widzieliśmy tych rzeczy, których się nauczyliśmy przez te 2 lata. Może tęskniliśmy za wieloma rzeczami. Ale nie papugu, nie ma. Ale uważam, że to miało ogromny wpływ na nas, nie? I miało, że ten wzrost, który mamy przez te 2 lata, to nie jest taki po prostu gdzieś od zera, nie? Że wiele rzeczy łatwiej nam było przyswoić, bo w wielu czasami rzeczach łatwo się zapomina i to się wydaje, nie? Że to są dwa lata bycia we wspólnocie, no, w głosie Pana, a tak naprawdę. Od tej karteczki mija 15 lat. Poczekaj, znajdę swoją. Znajdź swoją, a możesz mi dać Pismo Święte, to ja też przeczytam psalm 117, który gdzieś też tutaj dostałem, bo to Dobra. Też jest, myślę, że super się fajnie łączy z tym, co teraz robimy. I o, mam, zobacz, chyba pierwsze. O, znalazłaś. Tak, i w ogóle W tym, co teraz jesteśmy, jest to bardzo krótki psalm, ale myślę, że też pokazuje po prostu miejsce, w którym jestem, i psalm 17 brzmi: Alleluja! Uwielbiajcie Pana wszystkie narody, głoście Jego chwałę wszystkie ludy, bo Jego miłosierdzie dla nas jeszcze bardziej się rozrosło, a Pana troskliwość trwa przez wieki. Piękne, piękne. Bardzo. Myślę, że to jest bardzo też na ten czas i w miejscu, w którym jestem, nie? Tak. Ja pamiętam, ale wiesz co, ale to jest chyba, poczekaj, bo tam mieliśmy 2 zjazdy. Jeden to była modlitwa o uzdrowienie, a drugi to było właśnie o wylanie Ducha Świętego. I chyba faktycznie jest tak, że musiałabym poszukać głębiej, tych wszystkich słów i rzeczy, które dostałam w tamtym czasie, ale na pewno dostałam słowo, które ci przeczytam, bo ja nie wstydzę się Ewangelii. Jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego. Najpierw dla Żyda, potem dla Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość. Nie, poczekaj, to nie było to. Ale i tak bardzo ładny fragment. Pasował do ciebie. Tak, dlatego myślałam, że to był właśnie ten, pasował do mnie. Ale poczekaj, nie. Bo wiesz co, nie pamiętam. To był chyba jeden albo drugi, albo ten fragment. Mhm. Ale możliwe, że ten, ale jestem szokowana teraz, że to był ten fragment. Okej. Okay. Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światło oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących na podstawie działania Jego potęgi i siły. A jestem w szoku, bo po prostu jakoś to jest niesamowity, jeden z ważniejszych fragmentów dla mnie. Ja w ogóle teraz w moim życiu i jakoś zapomniałam, że to był właśnie chyba ten fragment, ale ale super, super. Ale ja myślę, że to, co ty powiedziałaś, przeczytałaś, to, co ja też tutaj mam, to też jest taka wskazówka, żeby zapamiętywać, zapisywać sobie te rzeczy, nie? No bo po czasie to ma naprawdę też duże znaczenie i pokazuje, że może też nie jesteś, twoje życie nie jest jakąś tam przypadkową, losową po prostu i no, jakoś się toczy tylko. Umówmy się. No, jest to prowadzone wszystko. Chciałam się ciebie jeszcze zapytać, już naprawdę na sam koniec. Jak myślisz o Duchu Świętym, jakie jest twoje takie pierwsze skojarzenie, Duch Święty, to co? To nie musi być teologiczne, to takie bardzo twoje... Duch Święty, pierwsze skojarzenie. Bo dla mnie na przykład... Dla mnie to jest chyba takie, nie wiem, jakieś bogactwo, ale nie w takim sensie pieniędzy, tylko po prostu możliwości i w ogóle jak patrzę na swoje życie z Duchem Świętym, no to ono jest takie mega bogate i mega ciekawe, nie? Pod różnym kątem. Więc myślę, że bogactwo, jakbym tak jednym słowem. Wow, fajnie, bo
To jest absolutna prawda, a jakoś chyba nigdy też nie myślałam pod tym kątem. Ja zawsze jak myślę Duch Święty, to pierwsze co widzę to ożywienie. To ożywienie, ożywienie, po prostu odświeżenie, ożywienie, życie i po prostu jakbym czuła tą bryzę, że po prostu jest takie pff, i nagle... I mam wrażenie, że jak myślę właśnie o swoim życiu, tak jest moje doświadczenie, że uważam, że ono byłoby strasznie nudne, gdyby nie Duch Święty, który w ogóle totalnie wszystko ożywia. No, to też jest to bogactwo, nie? Tak, tak, totalnie, nie? Że masz różne sytuacje, o zmywareczka, że mam różne sytuacje życiowe, które są fajne, piękne, a w momencie, kiedy wkracza w nie Duch Święty, to one nagle ożywają, nie? Tak. My gdzieś tam bardzo często mówimy o tym i dajemy taki przykład właśnie poruszania się na fali, nie? Że życie z Duchem Świętym to jest takie trochę surfowanie na fali, że no można sobie żyć, można sobie iść po piasku, można sobie się kąpać w wodzie, a można po prostu surfować na tej fali. I to jest takie niepewne, nie? Z jednej strony takie niepewne, z drugiej strony takie ostrożne, z drugiej strony daje taką wolność i taką przyjemność. Jest tutaj taka nutka ryzyka i adrenaliny, ale to jest właśnie takie spełnienie. Super, no. W ogóle nie bez powodu masy ludzi chce rzucić wszystko i wyjechać na wyspy na i surfować. Kostarykę i surfować. Tak, ale to, co dla mnie jest takie fajne w tym, to, że... są właśnie takie momenty w życiu, kiedy czujesz, że tak jakby jesteś Duchem Świętym na tej jednej fali. I że tak jakby rzeczy dzieją się niby troszeczkę same, w sensie są inicjowane przez Ducha Świętego, ty nic nie wymuszasz, ty nic nie aranżujesz i takim jedynym zadaniem dla ciebie jest tylko to, żeby właśnie utrzymać z nim tą współpracę, żeby być w takiej współpracy, żeby utrzymać się na tej fali, nie? Czyli tak jakby chodzisz w takiej czujności, patrzysz, co się dzieje i po prostu współpracujesz i odpowiadasz na to, co się dzieje, nie? I to jest takie niesamowite. Ja sobie właśnie zawsze o tym myślę, że właśnie Duch Święty dla mnie no to jest ta osoba po pierwsze, która ożywia, która pomaga, która podpowiada, która łączy nas też z Bogiem podczas modlitwy, tak jakby wiesz, daje nam te objawienia. O, zmywarka pika. To ja znaczy, sobie... że się umyło, to znaczy, że trzeba kończyć, bo mam robotę do zrobienia. Tak. Koniec zabawy w YouTube. Tak, tak. Ale ja chyba jeszcze bym chciała właśnie tak na koniec powiedzieć, że no dla mnie to życie z Duchem Świętym jest niesamowicie ważne, bo myślę, że bez niego to w ogóle byśmy, no zmywareczko, no, że bez niego to w ogóle byśmy nie byli w stanie podjąć tej misji, jaką Pan Bóg dla nas ma, jaką dla nas miał. No i nie bylibyśmy w stanie tego zrealizować. Nie, że potrzebujemy tej mocy Ducha Świętego, potrzebujemy rozpoznawać ten czas i ten moment, kiedy On działa z taką mocą wielką, nie? Tak. Amen. Przydałoby się to jakieś fajne świadectwo, ale chyba już nie mam na nie czasu, a że jeszcze tyle będzie odcinków, to może jeszcze będzie. Ale bardzo Wam dziękujemy, że jesteście z nami, że słuchacie i mamy nadzieję, że coś też możecie dla siebie wyciągnąć z tego wszystkiego. Dokładnie. Dzięki. Dzięki. I do usłyszenia. Pa, pa. Pa.